sprawni, szanowni goście dzisiejszej, tej historycznej chwili. Przecież to między innymi nowelizacja ustawy o samorządzie gminy dała to możliwość, że możemy dzisiaj debatować o raporcie o stanie naszego kochanego miasta. Mimo że w nim nie mieszka, ale 40 lat 3 września minie, ja jestem związany ze spółką komunalną, z tym miastem i całe moje życie, mogę powiedzieć, to jest praca na rzecz miasta Kielc. Czasy się zmieniały. Przyszedłem do pracy w tak zwanym PRL-u, czyli wielu prezydentów miałem okazję współpracować. Dzisiaj jako parlamentarzysta, dziękuję wszystkim, przysłuchiwałem się uważnie w debacie. Ona do mojej wiedzy nic nie wniosła nowego, dlatego że mając tu biuro poselskie, od dłuższego czasu spotykam się, czyli pół roku spotykam się z kielczanami, ale od czasu wyborów samorządowych coraz częściej do mojego biura przychodzą osoby z krytycznymi słowami, słowami z takiej determinacji o los miasta i o to, że są lekceważeni. To między innymi w dzisiejszej dyskusji było to podkreślane. Lekceważenie podejścia. Ja sam doświadczyłem tego jako parlamentarzysta, ale podkreślam mieszkaniec. Czekając u pana prezydenta 40, nie mówię tutaj, żeby się użalać, mój Boże, ale chcę podsumować tą dyskusję. 40 minut jestem opłacany przez podatnika. Pan prezydent to nie jest władza, samorząd. Bycie prezydentem to jest służba, nie władanie. I że nie znalazł dla mnie czasu, nie sekundy, żeby powiedzieć, słuchaj, nie mam czasu. O dziwo dostaję, bo tutaj ukłon do pani Agaty, która powiedziała, że tak piękny jest, dlatego do tego wracam, tak piękna jest jakby otwartość pana prezydenta, no to trzeba było siedzieć ze mną 40 minut i oczekiwać chociażby na takie słowa. Ja przyszedłem tam prywatnie, przyszedłem tam podyskutować, tylko przyszedłem między innymi w sprawie lotniska, w sprawie problemów mieszkańców Kielc i nie tylko, bo Obice to też sprawa gmin ościennych, czy to Murawice, czy to Gmielina. Zostawiłem tylko pismo, miałem możliwość oczywiście porozmawiania z obecną panią wiceprezydent, z panem wiceprezydentem. W każdym razie tak powiedziałem, mój głos podsumowujący tę dyskusję polega na tym, żeby dobro drugiego człowieka, dobro mieszkańca było głównym realizatorem wszelkich waszych działań. Tak pana prezydenta, jak i Rady Miasta. Jeżeli w tych działaniach nie będzie człowiek, nic nie będzie realizowane z serca, z podejściem serca do każdego człowieka. Jeżeli my będziemy dyskutować lub sobie nawzajem ubliżać, do niczego nie dojdzie. Po drugie, mieszkańcy nie będą wysłuchiwani, będą mieli żal, będą wyjeżdżać z tego miasta. Na koniec chciałbym powiedzieć nad czymś, co się znam. Nad transportem publicznym, który w sejmiku walczyłem. Jako człowiek na pewno służący drugiemu mieszkańcowi na pewno wiele uczyniłem. Dzięki tej kochanej załodze wydarzenia różne były na tej sesji. Zmieniały się radni, ale zmieniały się czasy, ale były różne wydarzenia. Wielu tutaj z radnych pamięta rok 2007 i stan transportu publicznego w Kielcach. Dramatyczny stan. Wzięliśmy wspólnie odpowiedzialność. To radni podjęli decyzję, oddając spółkę pracownikom. I chyba po tych 12 latach możemy być dumni. I dla mnie jest szok, jeżeli portal komunikacyjny, manipulując opinią publiczną, rządzi transportem w Kielcach. Z całą odpowiedzialnością to mówię. Portal manipulował przy przetargu i ja czekam na decyzję prokuratury, bo niektórzy na tym portalu mówią, że nacisną na prokuraturę. Nie zjawiłem się w prokuraturze, bo ja przez ten portal jestem określany jako Hitler, jako osoba niezrównoważona, przepraszam za użycie psychol i tak dalej, i tak dalej. Wiele tam słów. Portal komunikacyjny jest na co dzień w ZTM-ie, ujawnia materiały ściśle tajne, chociażby z przetargu. Jako parlamentarzysta Ziemi Świętokrzyskiej, jestem przed przededniu walnego zebrania udziału MPK w sobotę. Będziemy podejmować decyzje. Może być te decyzje dramatyczne, łącznie z zerwaniem kontraktu. Dlaczego nie doprowadzimy spółki pracowniczej do upadku? Manipulacje, które dokonują się w tej chwili, pani prezes, mówił. O
oczywiście ona dla wielu Kielczan i dla was radnych, kochani, niezrozumiała. Więc zapraszamy całe 25 osób, bo jesteście też odpowiedzialni za to. Po pierwsze transport publiczny, po drugie 32% udziału miasta. Jesteście za to odpowiedzialni. Każdego z was zapraszam do MPK, jak i zapraszałem pana prezydenta, panią prezydent do współpracy, bo żeby funkcjonował transport publiczny, to musi rzeczywiście wiele służb współpracować. Nie może być sytuacji, że w listopadzie pan prezydent obiecał, powiedział, macie rację, myśmy dotrzymali słowa. W Radzie Nadzorczej jest człowiek bez powołania. A z drugiej strony, bez powołania, podkreślam, bo były komplikacje, oczywiście powiadomić 500 udziałowców i tak dalej, więc nie został ten jeden przedstawiciel wymieniony, ale uczestniczy w radach, nieformalnie uczestniczy. Dotrzymaliśmy słowa. Z drugiej strony, nie ma żadnego spotkania, buspasy łamie się ustawę o Unii Europejskiej, finansowania buspasów. Jeżeli buspasy i portal patrzy opóźnienia lub przyspieszenia z komputera, to po pierwsze oszukuje Kielczan, po drugie to bezpośrednia praca kierowcy, który w kabinie ma 50 stopni ciepła i nie ma wszystkich autobusach klimy, tak samo jak i nie ma klimy w Rzeszowie, gdzie kierowca zasłał i w wielu miastach. Nie ma takiego miasta w Polsce. Pan się tam uśmiecha. To pan idiotę się nie robi i mówi to parlamentarzysta. Manipulowaliście opinią publiczną. Uśmiech w takiej sprawie dramatycznej. Mogę pan sobie kupić, a tego wy... O właśnie. Proszę państwa, prokuratura, mam nadzieję, że na doniesienie przyjazne Kielce zajmie się tym tematem i dokładnie oceni, kto w jaki sposób manipulował przetargiem. Że przetargu nie znalazła się kara za odstąpienie, dlatego wszyscy mogli obiecać. Wszyscy mogli obiecać, że zmieniono zapis 8 kanałów na 6 lub stanowisk i dziwnie komisja za miesiąc jedzie i to się zgadza. Wiele zapisów. Specjalnie nierozliczalni są osoby i teraz te osoby działają. Miał być Michalczewski, firma z Radomia tańsza. Proszę zerknąć teraz na 2 dni temu unieważniono przetarg na kolejny przetarg we Wrocławiu na 40 autobusów. Firma Michalczewski wystawiła stawkę 10,45. 10,45, takie dzisiaj są realia rynkowe. A manipulacją, wiecie, proszę państwa, dlaczego? Kierowcy bezpośrednio pracują z pasażerami. To kierowcy dostają, w cudzysłowie wydiktuję, jakie jest sygnały od pasażera. Jeżeli jest rozkład fatalnie ułożony, ma ogromne różnice na odcinkach, gdzie na odcinku 2 km jedzie 15 minut. Kierowca ma dwie możliwości, proszę państwa, to nie powiedziała pani prezes. Ma zatrzymać się na przystanku i czekać, czy ktoś z państwa wyobraża sobie siedzieć w samochodzie 10 minut w upale i niezrozumiale, co kierowca robi. Ja nie skomentuję, właśnie dlatego te moje ostre słowa, nie skomentuję, co kierowca tam odczuwa. Drugie jest rzecz, jeżeli jedzie normalnie te 20 na godzinę, to i tak jest uważany za w takim upał, ale co się dzieje? Kary. Bo jesteśmy śledzeni, że kierowca 2 minuty przed czasem jedzie bez kary. Czyli co by nie zrobił, to źle. Z jednej strony właśnie opinia się psuje pasażerom, że to MPK takie coś robi. A jeszcze powiem na koniec jedną taktyczną rzecz, która ma zniszczyć MPK. I oszukuje się pasażerów. Żebyście państwo wiedzieli, nie likwiduje się 105, przepraszam, 15 i 17. Poprzez zakamuflowane przełożenie kontraktu z jednego na drugiego likwiduje się i pasażerowie 29 się przekonają, że tak naprawdę likwiduje się linię 107 i 105. A 105, 15, która funkcjonuje w Kielcach wiele, wiele lat, będzie się teraz będzie jeździła i będzie się nazywała 105, wprowadzona unijna. A 107, która całkowicie innymi liniami jeździła, będzie podpięta i będzie 17 wykonywać. Z malutkim tylko kąsikiem, że nie będzie kończyła tu Żytnia, tylko będzie na Artwińskiego. Ale 107 całkowicie inaczej idzie. Jaka jest różnica, proszę państwa, że się spółkę pracowniczą, to pani prezes mówiła, obciąża przetargiem 10-letnim, potężnymi inwestycjami, a przerzuca się kontrakt na samochody 10-letnie za 5 zł. Nie ma takiego miasta w Polsce, żeby coś takiego wytrzymało. Mało tego, jedyne miasto w Polsce, jedno z nielicznych, Radom ma wypłacane właśnie firma Michalczewski czy MPK. Tylko autobus wyjeździe za bramę, u nas tylko kilometr dojazdowy.
Wiecie Państwo, co nowe rozkłady mówią? Że autobus zamiast pętla na Śmigowica, to się puszcza, rozpoczyna na Zagórze. 7 km pustego. Robi się dwa kursy i na bazę 7 km, 14 wykona 30. Można to zrobić, ale wozokilometr będzie 20 zł. Ja mógłbym tu mówić jeszcze 5 godzin. Nie jest kwestią mnie, ja nie będę naprawdę żadnych rzeczy jako parlamentarzysta mówił o rozliczeniu. Wiele osób usłyszałem i dzisiaj w tej historycznej chwili rzeczywiście mówimy o raporcie za 2018 rok. Ale moje słowa jako parlamentarzysta, jako człowieka związanego z i pracującego na rzecz Kielc, są głosem, że tak nie można. Nie można funkcjonować przez portale, nie można brać ludzi niedoświadczonych i opinię i atakować. Tylko trzeba jeszcze praktykę, serca i tak powiedziałem człowiek. To nie jest problem, że się szkodzi załodze metodowej. To jest ogromny problem. Ci ludzie z determinacją i ciężko pracują, tak powiedziałem, w upale 50 stopni. Bez toalet. Bez toalet i nosimy się z zamiarem, że jak będzie sesja, zablokujemy wszystkie toalety w urzędzie. Proszę Państwa, 3 godziny. Kierowca jeździ 10 godzin. 21 wiek. Skandal nad skandalami. Stres i bezpieczeństwo pasażera. Dlatego, i zaraz powie się, że ktoś, kto nie jest właścicielem, to ma toalety postawić. My wykonujemy usługę na rzecz miasta. Zresztą jako parlamentarzysta zwróciłem się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, żeby dokładnie przeanalizować przepisy. My to mówiliśmy, czy był prezydent Lubaski, bo właśnie Petra Pileckiego oddana, pamiętacie Państwo, brakło 80 tysięcy na toaletę, inwestycja, jak pamiętam, 35 milionów. Oczywiście pomyłka, można było to inaczej, ja rozmawiałem z panem prezydentem Lubaskim, dlaczego nie przyszliście wcześniej, no bo myśmy projektu nie wiedzieli, bo kiedyś były właśnie spotkania, czysty autobus, to pani prezes tu powiedziała, proszę zobaczyć zatoki, cały autobus to jest pneumatyka, otwory, otwiera drzwi, umyty samochód nagle się staje czarny i później jest zdjęcie robione i tak dalej, więc wiele, wiele służb. Na końcu dziękuję, że mogłem uczestniczyć w tej dyskusji. Bardzo dziękuję. Z całego serca podkreślam, byłem, jestem i będę związany służbą na rzecz drugiego człowieka. Ale jeżeli będzie polityka, jeżeli będzie, nie będzie szacunku do drugiego człowieka, tak mnie to spotkało, będziemy dryfować. Rzeczywiście jesteśmy jednym z miast, gdzie poprosiłem pana prezydenta o szeroką debatę, bo jako jeden z nielicznych województw nie mamy przyszłości lotniska. W lotnisku nie mówimy rok, dwa, pięć. Mamy potężny majątek, jakie są grunty i chociaż pas biznesowy, czy różne. Poprosiłem w piśmie o potężną debatę przedsiębiorców, wszystkich samorządowców. Wiecie Państwo, dlaczego nam się nie udało w lotnisku, że nas wszyscy oglądali? Bo ja będąc radnym sejmiku przez półtorej kadencji był dwugłos. Marszałek Jarubas mówił o Masłowie. Prezydent miał koncepcję lotniska. Nie było jednogłosu.